dzisiejszym odcinku. Wędrówka trwa nadal. Przed nami teraz ciekawy punkt. Bardzo lubię takie punkty na szlaku, bo one dodają takiego kolorytu i takiego smaczku. No a stamtąd już poszedłem na kolejny z wulkanów. Wdrapałem się tam, przeżywając przygodę życia. No fajnie, fajnie tam było. Wśród potoków spływającej lawy i oparów wyziewającego dymu z tegoż wulkanu dotarłem na szczyt. No a poza tym wszystko cacy, ładnie. Witam serdecznie w kolejnym dniu na szlaku. No, po spokojnej nocy trzeba się troszeczkę ogarnąć, ale zanim to zrobię, to pozwolę, żeby namiot trochę przeschnął, bo w nocy była mega kondensacja, w ogóle wszystko jest mokre, ale było ciepło, spało się naprawdę fajnie. No a wczoraj tutaj z moimi sąsiadami, z Wojtkiem, Mają i Wiktorią posiedzieliśmy przy ognisku, tutaj mnie nafutrowali, także jestem najedzony aż do rana. No a za momencik widzę tam, że Wojtek już wstał, więc będziemy pewnie siedzieć dalej przy kawie. No a później spakuję się i powędruję dalej. Przede mną dzisiaj do Złotoryi chyba nie dotrę, chyba trzeba będzie jakoś rozłożyć sobie ten etap na dwa dni. Mam czas, więc fajnie jest, będzie pobyć na szlaku trochę dłużej. Ok, zacznijmy więc ten piękny nowy dzień.
No, dzisiejsza wędrówka jest zupełnie inna. Czuję się ukontentowany dzisiejszym dniem. Jest zdecydowanie mniej asfaltów, za to są widoki i atrakcje, no ale też są zmagania, czyli taka namiastka prawdziwej przygody w miejscowości Proboszczów. Miałem na mapie zaznaczone dwa sklepy, a że byłem już puściutki, zero wody, zero jedzenia, no to postanowiłem tam zawitać. Okazało się, że jeden sklep już w ogóle nie istnieje, a drugi jest nieczynny w niedzielę, więc nachodziłem się tam jak głupi, ale na szczęście zaraz przy wyjściu ze wsi w kierunku Ostrzycy napotkałem taką budkę, taki troszeczkę można by było powiedzieć food truck, gdzie bardzo miła pani mnie nakarmiła i napoiła. To takie miejsce, które nie jest codziennie otwarte. Jak ją pytałem, to wspomniała, że tylko w czasie zimy będzie to nieczynne, więc jeśli będziesz wędrować w niedzielę, no to tam zdecydowanie krzywda cię nie spotka, zostaniesz ugoszczony. Pani bardzo sympatyczna, zna szlak wygasłych wulkanów, więc fajnie. No a stamtąd już poszedłem na kolejny z wulkanów, wdrapałem się tam, przeżywając przygodę życia wśród potoków spływającej lawy i oparów wyziewającego dymu. Z tegoż wulkanu dotarłem na szczyt, na tak zwaną śląską Fujiyamę, czyli nie wiem, znowu dziwna ta promocja, jakbyśmy mieli kompleks, czyli polska Sahara, polska Toskania, a teraz polska Fujiyama. Fajnie, fajnie tam było, no a teraz wędruję dalej, przed nami Twardocice. No i witam z noclegu awaryjnego. Niestety kryzys zasilania zmusił mnie do zejścia ze szlaku. Myślałem, żeby zanocować w zamku Grodziec, ale niestety po telefonie okazało się, że nie ma miejsc, więc znalazłem tutaj po drodze, może nie do końca po drodze, bo musiałem 2,5 km zejść ze szlaku. W jakiejś takiej agroturystyce znalazłem miejsce. Naprawdę nie było łatwo, bo
szukałem przez różne portale wolnych miejsc i jedynie to było tak gdzieś tam w pobliżu, więc skorzystałem. Już tutaj się baterie mi ładują, tutaj troszeczkę podładowałem tą, żeby nagrać parę słów. Także no, trochę jestem rozczarowany, bo myślałem, że uda mi się zanocować albo w zamku, albo pod zamkiem. No ale no, jest jak jest. W każdym razie rozłożona, te ostatnie kilometry rozłożone mam na 2 dni, czyli na dzisiejszy dzień, który się kończy, i na jutrzejszy. Mam nadzieję, że jutro uda się sprawnie dotrzeć do Złotoryi, a wcześniej odwiedzić jeszcze właśnie zamek Grodziec. No, dzień uważam za udany, chyba najfajniejszy dzień spośród tych trzech, które minęły. Widokowo dzisiaj fajnie, ciekawie, przyjemnie, także jestem już ogarnięty tutaj na miejscu. Mówię, naładuję jeszcze bateryjki i idę spać, a cała reszta historii. No i mam nadzieję, koniec wędrówki jutro. Także dzięki serdeczne i do zobaczenia. Witam serdecznie, dzień dobry w kolejnym dniu wędrówki. Ja zacząłem dzisiaj wędrówkę o godzinie 8, punkt 8. Wyruszyłem ze wsi Czaple, gdzie nocowałem. No, jestem naładowany, mam wszystko ogarnięte, więc myślę, że sprzęt wytrzyma do końca wędrówki i będę mógł skończyć tą relację. Ale szczerze mówiąc, też niewyspany jestem. Jakoś źle spałem i musiałem się z pół godziny rozruszać na szlaku. Ale już jest dobrze, jest przyjemnie, pogoda jest fajna. Dzisiaj ma być znowu gorąco, już zaczyna to być odczuwalne. No i idziemy dalej. Przed nami teraz ciekawy punkt, który bardzo lubię, takie punkty na szlaku, bo one dodają takiego kolorytu i takiego smaczku. Mianowicie atakujemy teraz zamek Grodziec.
Zamek Grodziec za mną, ja już jestem znowu na szlaku. No, budowla naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Myślę, że to będzie jeden z moich ulubionych zamków. Było fajnie o tyle również, ponieważ jest dzisiaj poniedziałek i właściwie nie było tam ludzi. Byłem jednym z nielicznych turystów i mogłem naprawdę wejść w każdy zakamarek, więc no, czuję się naprawdę usatysfakcjonowany tą wizytą, było warto. Może będzie okazja też tutaj wrócić, bo między 9 a 16 września będą tutaj zdjęcia do jakiegoś filmu. Jest na razie tak tajemniczo opisane, że jakiś znany reżyser będzie tutaj ten film tworzył. Można tutaj przyjść i starać się o rolę w tym filmie, zostać statystą. Kto wie, może wrócę i zagram w filmie historycznym. No ale na razie trzeba dojść do mety. Przede mną ostatnie 16 km do Złotoryi. Wędrówka trwa nadal, choć dobiega już pomału do końca. Zrobiło się naprawdę gorąco. Pić mi się chce, jak nie wiem, i zaczynam być głodny. A dzisiaj brakuje sklepów na trasie. To znaczy, był jeden w Uniejowicach, ale niestety od 13.30 do 16.00 jest tam przerwa, więc no, idę dalej o suchym pysku. Zrobiłem zdjęcie i wrzuciłem na Google Maps i zrobiłem taki update tam, żeby po prostu ludzie wiedzieli, bo tej informacji brakowało na mapie. No a zbliżam się pomału do Złotoryi, zostało już naprawdę niewiele, więc wypadałoby podsumować szlak. Pytanie pierwsze, najważniejsze, czy było warto? No ja uważam, że było warto, nawet pomimo tego właśnie, że szlak jest mega, mega asfaltowy i nogi bolą, więc dobrze jest tutaj mieć buty z dobrą amortyzacją. No oprócz tego ta wędrówka z taką bardzo, bardzo odległą historią w tle powoduje, że jest taka właśnie fajna atmosfera, mijane miejsca są ciekawe, widoki są fajne, można przeżyć przygodę. Trzeba troszeczkę może logistycznie to ogarnąć, bo faktycznie ze sklepami jest tak sobie, ale są po drodze, więc kwestie, jak sobie to rozplanować, można ze wszystkim sobie poradzić, można iść z namiotem, można bez namiotu znaleźć jakieś miejsca po drodze, także zdecydowanie szlak na plus. No może z wyjątkiem tego pierwszego fragmentu z Legnickiego Pola,
do Jawora. Ja myślę, że kolejny raz, gdybym miał iść tym szlakiem, to zacząłbym po prostu od Jawora. No a poza tym wszystko cacy, ładnie. Jestem wyciszony, wymęczony, czyli to, o co chodzi w wędrówce. Zbliżam się do mety, no i tam zakończymy szlak w mieście, które też jest w sumie bardzo ciekawe. No ale to za chwilkę, jeszcze kawałek trasy przede mną. Mamy to, kolejny szlak odbity. Jestem Tobie naprawdę wdzięczny, że jesteś ze mną, że przeszliśmy razem kolejny szlak, a ja teraz szczęśliwy, choć bardzo głodny, spragniony i zmęczony, idę coś zjeść, a później jadę dalej, stanąć na mecie kolejnego szlaku, a Ciebie póki co zostawiam tutaj w Złotoryi z widoczkami, z takim, na takim krótkim spacerze. No i widzimy się w następnej wędrówce. Do zobaczenia na szlaku.